bardzo serdecznie, z tej strony Xazaks, a to jest kolejny filmik z Last Epoch. Moi kochani, troszeczkę więcej pograłem, mam już poziom 21, troszeczkę sobie pogadamy w mieście, ale postaram się jak najkrócej. Odblokowałem sobie już tą moją dodatkową klasę, weźmy sobie Passives. Mam 5 level Sorcerera. Dodając sobie tej pasywki, powiem wam jedno. W skrócie dużym, ta gra naprawdę wciąga, pomimo tego, że wygląda słabo graficznie i że wygląda, że animacje są drewniane i tak dalej, to powiem wam, to wciąga i jest w tym potencjał. Naprawdę. Możecie mi wierzyć. Kombinowanie ze skillami, z pasywkami skilli, czytanie tego wszystkiego, rozkminianie, jak sobie ułożyć skille, jak sobie, którą drogą pójść w rozwoju skillu, to jest naprawdę coś super. Plus do tego fajne bardzo questy, które po drodze sobie znajdujemy i na bieżąco robimy. Kolejne lokacje, które po prostu idziemy jedna po drugiej, odblokowujemy sobie waypointy, wracamy do miasta. Mamy czasami wybór w queście, co chcemy zrobić, jak chcemy postąpić. Naprawdę, naprawdę zapowiada się super. Może pokażę wam te skille. Mam już 3 skille, 3 sloty na specjalizację skilli. Na przykład mam tutaj Fireballa, w którym poszedłem w ścieżkę zwiększonej szybkości pocisków i zwiększonego damage'u. Później zrobiłem tak, że dodało mi 2 dodatkowe pociski, troszeczkę zwiększyło manę, ale później poszedłem zaś w stronę, która zmniejsza mi szybkość pocisków i zmniejsza je o połowę, plus znowuż dodałem sobie takie coś, że dodatkowe 2 pociski lecą. W skrócie zrobiłem sobie z tego Fireballa taki single target ze zwiększonym damage'em. Extra projectiles fire in sequence in the same direction. Czyli po prostu są, wcześniej się rozpryskiwały, teraz lecą tak jak karabin w jedno miejsce. Co wam zaraz za chwilkę pokażę. Plus biłem sobie moją nowę, Elemental Nova, którą nie wiem czy pamiętacie, w pierwszym odcinku waliła z 3 elementali. Uderzyłem nią w sam ogień. Już mam level 6 tego skilla, uderzyłem nią w sam ogień. I teraz, nie wiem czy pamiętacie, chciałem pójść w Arcane Projection, czyli że wybieram sobie miejsce, w którym atakuję nową i powiem wam, działa to świetnie. Plus do tego zwiększyłem sobie cast speed, więcej damage'u w przeciwników, którzy są na full hapsach, zwiększyłem sobie kryty i tak dalej, troszeczkę tutaj podbiłem. Plus do tego znowuż, jak widzicie, ten glacier, ten skill, który wybuchał 3 razy, teraz sobie dołożyłem takiego notka, który daje 60% szans na stworzenie takiego wiru lodowego do niego. No i oprócz tego w pasywkach, no naprawdę można się świetnie pobawić, tworząc sobie coś dla siebie. Oprócz tego, podbijając klasę naszą główną i nasze podklasy, kolejne skille odblokowujemy i naprawdę, wierzcie mi, te drzewko pasywek w podklasie nie jest takie małe jak w tamtych, tylko popatrzcie, jest tego dużo więcej i naprawdę to bardzo mocno przypomina taki miks drzewek z Poe, Diablo 2, World of Warcraft stare, takie vanilla. Naprawdę, naprawdę można świetnie bawić. Szkoda, że tak mało skilli możemy używać jednocześnie, no bo co chwilę coś nowego dostajemy. Tutaj mogę sobie zresetować i mam to gdzieś tam z tyłu głowy. Już troszeczkę zwiedziłem mapy, jak widzicie. Tutaj żeśmy zaczynali, tu są poboczne lokacje z dodatkowymi questami. Tu była walka z bossem na tutaj gdzieś na koniec. Nie, tutaj, w The Lower District chyba. Tak, to już na powierzchni. Teraz żeśmy przeszli przez takie zrujnowane miasto, ruiny. Tutaj jak widzicie, znowu możemy sobie jeszcze odbić w inne miejsce, tam nie poszedłem. A jesteśmy dopiero w tej Ruined Era. Tu mam jeszcze Imperial, Divine, Ancient. Na filmach innych twórców widziałem, że nawet ta era była podzielona na różne akty. Tak więc zapowiada się naprawdę, naprawdę świetnie. No ale cóż,
pójdźmy może sobie, jeszcze wam pokażę potem po drodze, ale to już po drodze wam pokażę crafting, żeby nie przedłużać, do miejsca, w którym skończyłem. Niestety animacje są dosyć drewniane. Walka jest fajna, przyjemna. Muszę wam powiedzieć, że pomimo tego, że animacje są drewniane, walka jest przyjemna, bo oprócz tych najsłabszych mobków, to wszystkie inne posiadają jakieś swoje specjalne zdolności, których trzeba unikać, na które trzeba mieć na uwadze. Występują także takie ala elitki, które mają swoje skille i swoje takie afiksy, prefiksy. Mają na przykład takie umiejętności, że mogą się sklonować, po śmierci wybuchają. No takie przeróże, które znamy już z innych gier, mimo wszystko dodaje to naprawdę głębi w walce. A oprócz tego, moi kochani, mamy crafting, który możemy sobie używać w trasie. Nie musimy wracać do miasta, zbierać macy, znaczy macy musimy zbierać. Ale dużo rzeczy jest tutaj takich quality of life, które, nie wiem czemu nie mogę mapy odpalić, ale cóż, pójdźmy sobie. No, gra jeszcze ma dużo błędów niestety. Jest tu gdzieś mapa? Nie. Wcześniej odpalałem na tabie. Dobra, trudno, nie? To nie jest ważne. O, proszę, teraz zadziałała. No, dźwięki są słabe, powiem wam szczerze. Audio, wideo, oprawa. Okej, okay, mojego fireballa zapomniałem, że wyłączyłem na rzecz meteorytu. No, ale dobrze. Umówmy się. Jak widzicie, mana na meteorycie naprawdę mocno schodzi. Ale naprzeciw wyszedł mi skill focus. Patrzcie. Jak widzicie, mogę sobie zaspamować tym i zregenerować sobie manę. Nie mogę być w tym stanie zestanowany. To też można grać dzięki temu na jakieś inne... Można coś z tego wykombinować, jakiś build, kiedy boimy się stanu, nagle... Tylko ten skill chyba nie ma, chociaż nie wiem. Focus ma drzewko skilli, jak widzicie. Wszystkie te, które mają oznaczenie, widzicie, tego drzewka, mają drzewko skilli. Ice Barrage nie ma. Zwykły atak nie ma, fireball ma. I teleport nie mam. Chciałem właśnie sobie rozwinąć teleport. To troszeczkę jest dziwnie rozwiązane, że później nie możemy sobie zmienić tego skilla i sobie w niego uderzyć. Można zresetować w mieście, no ale ja na przykład chciałem sobie podglądnąć ten... A, mogę bez tego, proszę bardzo, z altem. Chodź. Proszę bardzo, no to... Bardzo spoko, bardzo spoko. Oczywiście to jest moje dopiero pierwsze kilka godzin w tej grze, tak więc nie bierzcie mnie jako wyrocznie. Ja wam pokażę, co zrobiłem z moim fireballem może. Weźmy go zamiast tego meteorytu. Standardowo leciał jeden fireball, później zrobiłem tak, że leciało kilka i leciało je bardzo szybko. Teraz zrobiłem, że lecą jednym strumieniem i zadają zwiększony DPS. Tak więc mam single target taki. Można powiedzieć, że z Fireballa zrobiłem taki strumień ognia. Ja sobie troszeczkę ściszę u mnie to. Wyłączyłem muzykę. No, udźwiękowienie i niektóre elementy graficzne są naprawdę słabe. Ale to jest dopiero w Early Access, taki fest. 30 kwietnia bodajże wychodzi wersja beta, której zwiastun prezentuje się naprawdę fajnie. Jeżeli tak będzie wyglądała gra, to super. Przypominam, że Power of Exile w swojej alfie wyglądało dużo gorzej. Chociaż w sumie nie wiem, ciężko porównać. I jeszcze tym bardziej, że to było lata temu też. No ale to robi małe, ambitne studio wypełnione młodymi ludźmi z dużymi ambicjami. I ja po tym, jak tu się dobrze bawię przez te kilka godzin, naprawdę jestem w stanie grę polecić i powiedzieć, że ma potencjał. Uwaga, tego nie mogę powiedzieć o Paganie. A mogę też tam parę rzeczy dobrych powiedzieć o Paganie, tak szczerze mówiąc, chociaż większość ludzi twierdzi, że to shit i tak dalej, bla bla bla. Mi też się osobiście nie podoba, troszeczkę żałuję kasy, którą wydałem, no ale tak sobie pomyślałem, mam prowadzić kanał o hack and slashach, no to trzeba się poświęcać i w gówna też grać niestety, ale później przychodzi taka osłoda właśnie w postaci tej gierki, na przykład, czy na przykład takiego Volcena, nie? Unlocated Passive Points. Czy ja mogę Spellbait dawać, pomimo tego, że wybrałem Sorcera? Ciekaw jestem. Enchant Weapon, aha. No i tutaj mamy opisy tych. Ten Spellblade to jest taki mag z tarczą i mieczem. Ognisty. Znaczy ognisty, tak. Przynajmniej ja mam taką klas fantazy co do niego. Increase melee attack speed, nie. W melee nie idziemy. Melee...
Elemental increase elemental damage per allocated point. Elemental affinity. Możemy. Stracony punkt, a mogę go usunąć? God damn it, nie mogę, ale na rzecz filmu sprawdziliśmy. Tak więc możemy sobie łączyć podklasy. Cool? How cool is that? Powiem wam, mega mi się podoba i... Okej, mamy unlocated skill point teraz. Te skill point... drzewka skilli, one jakoś osobno levelują od nas. Mamy na naszej nowej, widzicie? I tutaj już mam 2x4 critical strike multiplayer. Multiplier, no. Wiecie o co chodzi. No cóż, dołóżmy sobie albo... Increased cast speed. Cast speed se weźmy. No i widzicie, wcześniej nowa leciała wokół nas, teraz mogę jej używać na odległość. Nie wiem, czy jej używałem przy was już w tym filmie, czy nie, ale spróbmy to. Bam, 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 bam. Bam. Na mapce za każdym razem pokazuje nam się cel misji, ale nawet różne cele misji. Jeżeli mamy dwie, to się pokazują dwie. Teraz mamy... obie prowadzą w jedno miejsce, więc tam i tak pójdźmy. Troszeczkę pogramy. Gra chodzi różnie, ale tak jak mówię, ostatnio gadałem nawet z Grejem i z Marcelim i w sumie Greju powiedział taką mądrą rzecz, że w wersji alfa optymalizacja to jest ostatnia rzecz, na którą się patrzy. Nie znam się na tworzeniu gier, ale ma to sens, tak? Jeżeli beta będzie... Ale nie, tutaj naprawdę gra wygląda ładnie. Są lokacje naprawdę przepiękne, są nawet w brzydkiej lokacji czasami miejsca, w których gra wygląda pięknie. Na przykład jakieś przejście jakimś mostem, a pod spodem jakiś tam, nie wiem, pali się coś czy coś w tym stylu. No nie, to wygląda ładnie, oprócz tej tekstury. Niektóre tekstury, jak widzicie, są mega słabe, ale generalnie gierka wygląda super. Super, super, jestem mega... Powiem wam, że zapomniałem o Paganie przez to wszystko. Paganie, przepraszam, bo wiem, że już... były komentarze, ale widziałem, że niektórzy inni youtuberzy też tak Pagan. Tak więc... No widzicie? Mamy high speed and crit chance until approached. Mobki mają swoje losowe skille, umiejętności. I zaraz wam pokażę troszeczkę craftingu. Okej, ten jest trochę mocniejszy, wtedy pamiętam. Na niego już używałem. O, ją mocno bije. Na niego już używałem właśnie tego meteorytu. Ale powiem wam, jestem mega, mega, mega zadowolony, że... Wow, 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 wow. Aha, no i teleporcik sobie odblokowałem, który działa świetnie, cudnie. Powiem wam, że rzadko jestem zadowolony z mechaniki teleportowania się w grach. W Diablo, no powiedzmy, że działa to tak... 7 przypadków na 10 teleportuje się tam, gdzie bym chciał i jak bym chciał. W Exile historię doskonale znacie, w najważniejszych momentach mnie chyba moje teleporty zawodziły. No ale też tam mechaniki gry na to wpływały, mikrostany, jakieś pierdy śmierdy. Tutaj po prostu tam, gdzie się chce teleportować, tam się teleportuje. Bam, jestem tutaj. Czy to jest za ścianą, czy to jest na drugiej stronie mostu. Wszystko działa tak jak powinno, przynajmniej jeszcze się nie zdarzyłem. Okej, ale rzuciłem nowe na mur, na górę. Czy mi się wydawało? Możliwe, że tak, możliwe, że nie. Lećmy dalej. Dobra, użyjmy naszego glaciera. On naprawdę robi robotę w połączeniu z meteorytem. Można robić fajne kombosy, to już mnie naprawdę bardzo, bardzo cieszy. Bo możemy sobie zrobić, wiecie, zamrozić wszystkim tym glacierem, wszystkich tym glacierem, a potem w te miejsca nawalić... Nawalić. Na razie mam za mało many, żeby nawalić, ale możemy przy spamować tym meteorytem. Zamrożenie ich zatrzyma w miejscu, a meteoryty zdążą uderzyć w nich. A meteoryty robią naprawdę świetny damage. I mamy teraz, moi kochani, Fireball. Musimy dodać sobie skill do Fireballa. Okej, poszliśmy już tu, gdzie chciałem. Więc możemy tak. Base critical strike chance per point. Reduce cast speed per allocated point. Mają plusy i minusy notki również. Tak więc trzeba się naprawdę zastanowić. Require one fewer hit per allocated point to trigger a flame burst. Your fireballs are drawn to
your target. O! Też brzmi spoko. A tu? More crit chance against ignited enemies. Też brzmi spoko. Ale cast speed pomimo wszystko będzie i tak świetnym wyborem. A tutaj longer causing them to travel fury before naprawdę ciekawe rozwiązania są w tych skillach. Fajnie, że możemy sobie 5 skilli aż rozbudować do poziomu jakiego, znaczy do... O, despecialize. Możemy wrócić sobie. Proszę, nie zauważyłem tego przycisku. Powiem wam, co... No, co dwie lokacje przejdę, znajduję coś fajnego, zajebistego, co mi się mega podoba. I... Trzymam kciuki za twórców. Bo jeżeli w tej grze będzie znośne, te animacje i grafika będzie znośna w tym momencie, to naprawdę będzie to bardzo, bardzo przystępny hack and slash z jakąś głębią rozwoju postaci, z craftingiem na bardzo ciekawy właśnie, bo crafting, pierdy śmierdy, Xanax gada o fireballach, a my tu właśnie dropimy takie rzeczy jak Added Stun Avoidance, Glip of the Guardian, Added coś tam. Słuchajcie kochani, przypomina wam to Poe? No mi bardzo. Palmy sobie nasz ekwipunek, który jak widzicie no jest zrobiony. No ja nie jestem wielkim fanem właśnie robienia sobie tego, że duża zbroja to zajmuje dużo miejsca i tak dalej. Wolę rozwiązanie z Diablo, nie bijcie, ale wolę takie, które jest aktualnie w Diablo 3, czyli dwie kratki na item, można trochę tego nazbierać i jest przejrzyście, ładnie, pięknie. Mniejsza z tym. Mamy tutaj craftingowe rzeczy, widzicie? Mamy... to są składniki, a to są... Czekajcie, otwórzmy sobie. Modifiery i support itemy. I tak. Jeszcze tego do końca nie rozkminiłem, tak więc nie bierzcie mnie... Nie bierzcie tego jakoś super na poważnie. Ja się tylko chwilę tym pobawiłem. Dwa itemy tylko podbiłem. One mają kolory. I te kolory, jak widzicie, się różnią troszeczkę od siebie. Na przykład tu jest zielony niby, a tu jest bardziej zielony. Ten już jest na wyższym jakby levelu. Wyżej podbity jest, że tak powiem. Właśnie craftingiem, może lepszy wyleciał, coś w tym stylu. I możemy podbijać też te poziomy, właśnie craftując sobie, dodając sobie różne safiksy, prefiksy, afiksy. Nie wiem, czy są akurat safiksy, zaraz sprawdzimy. Zobaczcie sobie, jest zajebista opcja sort items. Która oczywiście przesortuje nam itemy, świetnie, to jest super, ma. Ale na przykład mamy, widzicie, ważne rzeczy, których nie możemy wrzucić, chcemy coś sobie podnieść z ziemi i nie chcemy się wracać do miasta, klikamy Stash Materials, cyk, wskakują nam nasze craftingowe rzeczy do specjalnej sakwy. Tutaj mamy te runy i tak dalej, glify i runy, o, run jeszcze nie miałem, to chyba moje pierwsze runy. A tamte modifiery wskoczyły nam właśnie do tego ekranu craftingu, który możemy sobie robić w biegu. I na przykład, czy my mamy jakąś różdżkę, moi kochani, powiedzcie. Toxic Mace, bla bla bla, katana, ruby wand. Zwykła różdżka biała. Czy nie możemy podbić kolor? A może u nas, czy naszą da się jeszcze podbić czymś? A się da. Kurczę, nie chciałbym jej zepsuć. Dobrze, to może mojej nie psujmy, żeby nie zepsuć mojego... Tego pokażę wam na zasadzie Ruby Wand, czyli rubinowa różdżka. 26% base spell damage. Tu mamy 35. Czy uda nam się coś podbić? Necrotic damage, tam niepotrzebny. Minion damage, tam niepotrzebny. Chance to chill on hit, nam niepotrzebne. Void protection, poison protection, elemental protection. Nic z tych rzeczy nam nie jest potrzebne, więc... Nie używamy różdżki. Spróbujmy z... Co mamy najsłabszego w ekwipunku? W ogóle dużo tutaj mam minionowych rzeczy, których nie potrzebuję. Dużo mi właśnie rzeczy do minionów dropi. To jest słabe. Chance to find potions. Healing gain on potion a use. Sprawdźmy, jak, czy to możemy w ogóle coś przykryć. O, możemy troszeczkę więcej rzeczy dodać. Health regeneration. Suffix. Increased, zwiększymy sobie. Widzicie, tu mamy liczbę posiadanych właśnie takich modifierów. I do tego możemy dodać jeden z support
itemów. Na razie dostępne mam takie. Rerolls all affixes on an item within their tiers, but adds fracture chance. Destroys an item, creating a random number of affix shards containing its powers. Ciekawe sprawy. No to są rzeczy, których jeszcze nie widziałem, nie czytałem. Causes a modifier item at 80% less to instability than usual. Sprawdźmy, jak to zadziałało razem. 100% często sukces. Health regeneration. A więc mamy armor, health gained, increase chance to find potions. No taka, powiedzmy, bezwartościowa item. I teraz jest zielony, podbił się. Health regeneration 11%. Dostaliśmy. Czy możemy coś do tego dodać? Void protection. Ale mamy tylko... Nie, mamy 97%. A zróbmy tylko to, tylko ten Void Protection jeszcze. No i proszę, mamy plus 13 Void Protection. Ale nic więcej już nie możemy zrobić. A, item się rozwalił. Aha, czyli już nie możemy więcej nic z nim robić, jak widzicie. Jest pęknięcie takie. No, ciekawe. Co ja mam za hełm? Health gain potrzebny jest Dodge Rating. Nie no, Void Protection to jest to, co my chcemy. No i powiem wam, że tu już można się coś pobawić. Musiałbym jeszcze troszeczkę bardziej się w to wgryźć, poczytać dokładnie, o co chodzi z tymi wszystkimi afiksami, z tymi wszystkimi szansami i jakie są widełki różne, czy coś się opłaca bardziej, mniej. Na pewno w to sobie troszeczkę więcej pogram. Na pewno sobie w to troszeczkę więcej pogram. Powiem wam, że jestem zaciekawiony, jak będzie gra dalej wyglądała, a nie odkryliśmy jeszcze, przynajmniej ja nie odkryłem jeszcze najważniejszych rzeczy, czyli tej podróży w czasie, jak te lokacje będą wyglądały. Naprawdę, naprawdę jestem zajarany. That you create with Glacier of Chance per Artifact Point to have twice the radius of and damage. Możemy mieć 20% więcej szans. Czyli jak wbijemy 5 punktów, to będziemy mieć 100% szansy, zwiększoną szansę o 100% na podwojenie obszaru i damage'u tego naszego tornadka. Tak zróbmy. Mamy 22 minuty, no i jeszcze troszeczkę pobiegajmy, a co mnie tam, nie? Zobaczmy, jak będą tornadka wyglądały. Nie powstały, ale chyba nie jest powiększone. Troszeczkę jednak będę musiał też pójść w przeżywalność. Ale się wbił na ten największy wybuch. No i leveluje się w miarę szybko, powiem wam. No patrzcie, przy was wbijemy chyba level i za chwilę będzie kolejny level. No już mamy mało. Co to jest? Toxic Stone Intelligence. Dużo dropi tych wszystkich itemów craftingowych. Naprawdę można się świetnie tutaj bawić. Okej, mam pajączki jakieś. 23 level, pięknie. I powiem wam, no gra chodzi różnie. Teraz jak widzicie, bez jakichś większych spadków, no nie no, 50 latek mam. Czyli w miarę słabo. Troszeczkę podbijam tą grafikę, nie wiem czy zauważyliście od ostatniego filmu to wszystko. Ale zanim zacząłem nagrywać, zanim zrestowałem znowu już grę, to nie będę was spamał, ale gra mi chodziła dosyć słabo. No ale cóż, 30 wskakuje beta i będzie można za niższą cenę grę zakupić. Znaczy dostęp do bety zakupić za niższą cenę niż aktualny dostęp. Tak więc teraz wam się naprawdę nie opłaca jej kupować. Chyba że naprawdę nie macie co robić z hajsem. Critical Spans Chance with Spells, dawaj. A co później mamy? Vulcanic Orbs. Cast a fire orb that spells burns. Oh, Sharpnel in all directions. Później Black Hole. Nie, naprawdę super. Dragon Breath. Przez cały czas coś nowego odblokowujemy. Jakieś nowe skille, które możemy sobie wypróbować, posprawdzać, zobaczyć sobie co. Ale wiecie co? Powiem wam tak. Na potrzeby filmu sprawdźmy sobie jedną rzecz. Zapamiętajmy. 4 i 1.
czyli możemy kolejnego skilla wrzucić w to. Tylko, że od nowa będziemy to levelować, ale slot co opróżnimy. Super, super. Jestem pod wrażeniem. Adet Armor, kolejna runka. No i mamy przejście na kolejną lokację. Zobaczmy, jak będzie wyglądała. Może co? Wszędzie tu jest ten void. No, w zasadzie fabuła kręci się wokół tego voidu mocno. Wow! Mam nadzieję, że nie od początku. Ale mnie zbombili. Tak jak mówiłem, trzeba jednak uderzyć troszeczkę w przeżywalność. Tego Fire Shielda z początku gry chyba trzeba będzie przemyśleć sobie jakiś build. Teraz jak już wiem, że mogę sobie despecjalizację zrobić, to mogę sobie dużo więcej rzeczy podbić, poprzemyśleć. I możemy się pobawić na przykład w drugą postać, którą mogę zrobić na przykład tego maga bojowego takiego, w którym będę sobie latał z tym Fire Shieldem, w którym Fire Shieldzie będę na przykład sobie rozdawał punkciki ładnie. No i patrzcie, no i mana się super regeneruje, nie mam mikstur many w tej grze. Wszystko, powiem wam, jest... No, jedyny minus aktualnie, no to jest, wiecie, niestabilność lekka, niektóre brzydkie tekstury, niektóre sztywne animacje. I tyle poza tym. Cała reszta miodzio, 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 miodzio. Brakuje takiej na oswojenie wiadomości o tym, jakie języki będą wspierane. Dla mnie, jako gracza polskiej sceny, lepiej mi jest pokrywać jednak gry w polskiej wersji. Już nie chodzi o to, czy sam rozumiem, czy nie, bo z tym jest różnie, przyznam się bez bólu. Że wolałbym mechaniki czytać jednak po polsku. Ale... widzowie moi też wybierają gry, które są w polskiej wersji językowej. To się milion razy, milion razy widziałem to przy Poe, czy przy jakimkolwiek filmie z Poe, były pytania, czy będzie kiedyś polski, czy jest spuszczenie Courtyard. Zobaczmy. No i mapki się też nie wszytują jakoś tragicznie źle. Na początku gry, jak odpalam, zawsze muszę zmieniać rozdziałkę, bo mi jakieś dzikie rozdziałki wpadają. Muszę kilka przeskoczyć różnych, żeby w ogóle to zadziałało dobrze. Ale to jest, powiedzmy, mniejszy błąd. Yerba moja. A, właśnie się skończyła. Zimna nie jest dobra. Mamy waypointa. Lokacje. Ale przeciwnicy już się zmieniają troszeczkę. Coraz to inni są. Lokacje się... są ponure. Są bardzo ponure. Ale... to jest w dzisiejszych czasach, czasach paganów i immortali, bardzo na plus. Co ten posok ma w mordzie? Naprawdę fajnie to wygląda. No i głównym przeciwnikiem, przynajmniej z tego, co się tak zorientowałem, na razie są... tacy a la Voidlordi z WoWa, czy Oldgodzi z WoWa, czy... Przedwieczni z Cthulhu, czy jak to się tam czyta. Dobra, macie tutaj zimno, stożki lodu. Bang, bang, bang. Glyph of the Guardian, Adet Elemental Protection. No i elegancko. Zbliżamy się tutaj do tego Temple of Eterra i coś czuję, że tu się zakończy ta cała era. Pewnie później mnie wrzuci na arenę i przeskoczę do innej ery. Pograł to trochę więcej. Myślałem, że ta strzałka by prowadzi mnie do drugiej mapki w tej erze, ale nie, myliłem się. Pogram sobie troszeczkę więcej, zrobię więcej filmów. Dajcie znać, jak wam się gra podoba. Powiem wam tak. Moja rekomendacja, jeżeli chodzi o... znaczy... wróżę dobrą przyszłość. Nawet jeżeli... nie wyjdzie z tego zbyt wiele, to wielki szacun dla twórców. Naprawdę wielki szacun. Bo system skilli i... cała progresja, levelujemy, co chwilę coś nowego zdobywamy, jakieś skille, co chwilę odkrywamy coś nowego. Mamy drzewka pełne nodek, jest 111 drzewek i 111 skilli z drzewkami. Z tego co wiem, w becie przynajmniej tyle będzie. Jest 16 kombinacji klas i podklas, jest naprawdę tego dużo. Będzie co napierdzielać. Naprawdę jestem mega, mega pozytywnie nastawiony, jeżeli chodzi o tą grę. I widzimy się, moi kochani, w następnym filmie. Do następnego. Pa, pa!